Witajcie moi drodzy, dziś zapraszam Was na film o filtrach. Nie myślcie sobie, że ja od dawien dawna, od wielu, wielu lat jestem takim freakiem, jeśli chodzi o ochronę przed promieniowaniem i unikam słońca jak się da, nie opalam się, nie korzystam, w ogóle wszystko B i tak dalej. Otóż moi drodzy, Jeszcze kilka dobrych lat temu należałam do osób, które uwielbiały mieć mocno opaloną skórę, przesadzałam z solarium, korzystałam z tego promieniowania i opalałam się na tak zwaną skwarkę, przeginałam na każdym chyba możliwym froncie. No słuchajcie, było kiepsko, aż do tego momentu, kiedy zaczęłam zauważać przebarwienia nie na mojej twarzy, przebarwienia na moim ciele, a zwłaszcza na moich nogach. I zaczęłam się zastanawiać wtedy, o co tak naprawdę chodzi i skąd te przebarwienia. A nawet bym dodała, nie tyle przebarwienia, ile już odbarwienia. Później był taki okres, kiedy poszłam na studia i tutaj tak naprawdę zmieniło się całe moje podejście do pielęgnacji, jak również właśnie do odpowiedniej ochrony przed promieniowaniem. No nie ukrywam, dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy na temat tego, jak funkcjonuje skóra, ale też jakie procesy w niej zachodzą, jeśli chodzi o samo promieniowanie. I tutaj mam na myśli dermatologię, anatomię, histologię, czy też m.in. patofizjologię. Jest tego naprawdę bardzo dużo, oczywiście wiedza, którą otrzymałam, to jest wiedza od specjalistów w tej dziedzinie i zaczęłam ją pogłębiać, zaczęłam dociekać tego, jakie są badania na temat właśnie promieniowania. I nie mówię tutaj absolutnie o jakichkolwiek artykułach pisanych na portalach dla kobiet, portalach beauty, tylko już o takich artykułach medycznych, badaniach medycznych, różnego rodzaju pracach medycznych, w których były dokładnie pokazane analizy, badania, wnioski, wykresy i cała reszta. No i tak zaczęło się między innymi zmieniać to moje podejście do ochrony przed promieniowaniem i szukania odpowiednich preparatów, które by zapewniły mi taką ochronę, jakiej potrzebuję. Ale to nie oznacza, że ja weszłam też, założyłam takie klapki na oczy, przez co też całkowicie zaczęłam rezygnować ze słońca, ukrywać się w domu, smarować się filtrem w nie wiadomo jak wielkiej ilości, zakrywać totalnie ciało, żeby nie było mowy o tym promieniowaniu. Nie. I to też muszę tutaj zaznaczyć, ja nie należę do osób, które podchodzą do tematu w jakiś bardzo niezdrowy sposób. No ale w dzisiejszym filmie nie będę opowiadała Wam o tym, jak działają filtry przeciwsłoneczne, po co się w ogóle je stosuje, co to jest za współczynnik SPF i jakie mamy rodzaje filtrów, ponieważ już na moim kanale jest tego typu film, więc zostawię Wam link do niego w opisie. Natomiast dzisiaj pomyślałam, że pokażę Wam po pierwsze filtry, które aktualnie stosuję i które mnie zainteresowały, ale też wspomnę Wam o tym, jak zmienia się cały przemysł, jeśli chodzi o filtry, co takiego się w nim zmienia, jakie są najnowsze badania w tej kwestii i jak to wpływa właśnie na produkcję tego typu preparatów. No dobrze, to zacznijmy może od kwestii badań, czyli właśnie tego, jak zmienia się kwestia filtrów, jakie nowe badania pojawiły się na rynku i na co warto zwracać uwagę. Po pierwsze, musicie wziąć pod uwagę to, że od momentu tak naprawdę, kiedy filtry pojawiły się na rynku i stworzono coś, co ma chronić nas przed promieniowaniem, cały czas trwają badania na temat ich wpływu na nasz organizm, na komórki naszej skóry, na to jak oddziałują na nasze hormony, czy też właśnie jak blokują promieniowanie, czy odbijają promieniowanie UV. Też na pewno wiele razy słyszeliście o tym, że zmienia się też kwestia tego, jakie mamy promieniowanie. Wiemy o promieniowaniu UVA, wiemy o promieniowaniu UVB, ale mamy też promieniowanie IR, czy na przykład WIS.
I powstaje coraz więcej badań na ten temat. Ten temat właśnie jest cały czas kontrolowany i sprawdzany, jak promieniowanie działa na naszą skórę. No ale dobrze, wróćmy do kwestii samych filtrów. Otóż tak naprawdę badanych jest, z tego co dobrze pamiętam, 16 filtrów, z czego już wiemy, że dwa rodzaje filtrów są absolutnie zakazane ze względu na swoją szkodliwość. My natomiast nie musimy się aż tak bardzo obawiać, ponieważ w Polsce nie sprzedaje się kosmetyków, które zawierają te filtry. Taka informacja pojawiła się, jeśli chodzi o badania w Stanach. Natomiast pojawiła się kolejna grupa kontrowersyjnych filtrów chemicznych, które są teraz bardzo intensywnie badane, ponieważ okazało się, że niektóre z tych filtrów w bardzo dużych stężeniach, stosowane w dużych stężeniach, mogą przenikać przez naskórek i dostawać się do naszego organizmu, co powoduje wpływ na zaburzenia gospodarki hormonalnej. I te substancje są aktualnie bardzo intensywnie badane, ale tak jak wspomniałam, te badania pokazały, że zastosowanie ich w bardzo dużych stężeniach może rzeczywiście gdzieś tam się pojawiać w tym naszym organizmie. Nie są to substancje, które zostały kategorycznie zakazane do stosowania w filtrach, ponieważ, tak jak jeszcze raz tutaj przypomnę, są one cały czas badane i trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli będziemy je stosować w aż tak dużych stężeniach, no to rzeczywiście coś tam może się dziać. Ale weźcie zawsze pod uwagę tak zwany czynnik ludzki, czyli to, że generalnie nie jesteśmy w stanie stosować filtrów w aż tak dużych ilościach. Oczywiście zaleca się stosowanie ich co 2 godziny, ale nie zawsze nam się to udaje. Nie zawsze nakładamy je w takiej ilości, w jakiej powinniśmy nakładać, żeby one naszą skórę chroniły. A to, uwierzcie mi, jest naprawdę bardzo dużo i gdybyśmy chcieli stosować się do tych zaleceń, to moglibyśmy tak naprawdę tubkę kremu, który ma 50 ml, zużyć w tydzień. No, nie jest to generalnie aż tak możliwe, więc trzeba wziąć tutaj pod uwagę ten tak zwany czynnik ludzki. No ale nie oznacza to też, że musicie wpadać w tak zwaną paranoję i wiedząc o tym, że te filtry chemiczne mają już jakieś oddziaływanie na nasz organizm, trzeba je kategorycznie unikać. Oczywiście, powiem Wam też, że firmy kosmetyczne, które kontrolują cały czas ten przemysł i kontrolują te badania, zaczęły dostrzegać, że pojawił się jakiś problem i też pomału rezygnować ze stosowania tych właśnie kontrowersyjnych filtrów w preparatach ochronnych, a to świadczy bardzo dobrze o markach, bo wiedząc o tym, że mają już one jakiś wpływ na nasz organizm, lepiej z nich zrezygnować i tak stosować tak zwaną prewencję, niż po prostu dalej gdzieś tam je ładować w formułę kosmetyków. No ale jeszcze raz powtórzę, to, że wiemy, że już te substancje, te filtry mogą mieć jakiś wpływ na nasz organizm, nie oznacza, że musimy się ich w 100% obawiać, bo dopiero tak naprawdę w momencie, kiedy wyjdą badania, które pokażą, że kategorycznie nie powinno się stosować tego typu substancji w formułach, w składach preparatów ochronnych, wtedy powinniśmy tak naprawdę wziąć je pod uwagę i ich szczególnie unikać. No ale dobrze. Tak mniej więcej rozgadałam się, o co chodzi. Mam nadzieję, że zrozumieliście ten mój przekaz. Natomiast zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu między innymi link do tych badań, gdzie będziecie mogli sobie poczytać, jaki wpływ właśnie mają te substancje kontrowersyjne na nasz organizm i jak w tej kwestii wypowiadają się specjaliści, przede wszystkim lekarze, którzy badają te oto substancje. Także odsyłam Was tam, a podejmiemy teraz kolejny ważny temat, czyli kolejne zmiany tak naprawdę, które pokazują, że pewne substancje właśnie kontrowersyjne warto jednak omijać.
W internecie pojawiły się różnego rodzaju artykuły, z których możecie dowiedzieć się między innymi tego, że coś nie tak dzieje się ze środowiskiem wodnym, a mianowicie rafy koralowe zaczynają obumierać i specjaliści w dziedzinie właśnie oceanów, mórz, tego środowiska wodnego zaczęli bardziej przyglądać się, co tak naprawdę wpływa na to, że rafy koralowe zaczynają obumierać i co się dzieje w tym środowisku wodnym. I zaczęto dostrzegać pewne związki i łączono między innymi to, że substancje kontrowersyjne, o których Wam wcześniej wspomniałam, mają wpływ na środowisko wodne. I między innymi Hawaje zakazały już stosowania preparatów ochronnych, które posiadają owe substancje w składach. Te badania nadal trwają i myślę, że też jeszcze będzie potrzebnych na to kilka dobrych lat, żeby jednak wskazać, że rzeczywiście w 100% jest tak, że stosując preparaty ochronne, które mają w składzie te filtry, wchodząc do wody, przyczyniamy się do tego, wchodząc do morza, do oceanów, przyczyniamy się do tego, że jednak to środowisko wodne zaczyna obumierać. No ale oczywiście marki kosmetyczne również zaczęły ustosunkowywać się do tego tematu i zaczęły tworzyć preparaty, które w składzie nie mają tych kontrowersyjnych filtrów. I między innymi jedną z takich marek jest Caudalie. Ja już o tej marce Wam wspominałam wielokrotnie i też jest informacja na moim Instagramie, co i jak, dlaczego. Byłam nawet na konferencji prasowej, gdzie przedstawiciele marki wypowiadali się w tej kwestii i powiem Wam, że mnie również to bardzo zaintrygowało. Ja co prawda nie jestem osobą, która jest takim freakiem, jeśli chodzi o dbanie o naturę, ale jeśli jest taka możliwość i mogę przyczynić się do tego, że będziemy dbać lepiej o nasze środowisko, o naszą naturę, chronić ją przed tym całym złem, które je wyrządzają, to dlaczego mam nie brać w tym udziału i wspomagać markę, która rzeczywiście działa dla naszego środowiska. No i właśnie, skoro jesteśmy przy marce Caudalie, to muszę Wam wspomnieć tutaj o tych preparatach, o których już wcześniej powiedziałam. Mamy do wyboru dwa preparaty w postaci takiej emulsji lekkiego meleczka w sprayu do ciała i do twarzy z filtrem SPF 30 i z filtrem SPF 50. Mamy też olejek do opalania z filtrem 30, taki suchy olejek, bardzo, bardzo przyjemny na skórze, ale mamy również dwa preparaty w tubce do stosowania na twarz z SPF 50 i SPF 30, które dodatkowo też działają przeciwstarzeniowo, ponieważ tutaj producent zastosował substancje aktywne, takie, które będą nie tylko przeciwdziałały fotostarzeniu, ale właśnie fajnie na tą naszą skórę wpływały. Cała seria, ta przeciwsłoneczna, jeśli chodzi o markę Caudalie, jest stworzona na bazie nowej formuły filtrów przeciwsłonecznych, bo producent zrezygnował totalnie ze stosowania tych kontrowersyjnych filtrów, o których Wam wcześniej już wspomniałam, i zastosował tutaj taką mieszankę, która nie będzie nam dawała efektu bielenia skóry, a ona zazwyczaj pojawia się przy filtrach mineralnych. Nie będzie też obciążała tej naszej skóry, nie będzie dla nas ciężka, nieprzyjemna, nie będzie miała takiego niekorzystnego wpływu na nadprodukcję sebum, czy też zapychania porów, ale z drugiej strony będzie działała ochronnie, dodatkowo też jest bezpieczna dla naszej skóry, jest bezpieczna dla osób ze skórą wrażliwą, chroni ją przed wysokim promieniowaniem UVA, UVB i też bardzo ładnie rozświetla skórę, bo każdy z tych preparatów właśnie tak działa na naszej skórze. Zarówno te, które stosujemy tylko i wyłącznie na twarz, jak i te, które stosujemy do ciała. To, co bardzo mnie też zainteresowało, to też taki właśnie podział, bo ja wiem doskonale o tym, że osoby, które posiadają cerę mieszaną czy też cerę tłustą, szukają filtrów, które będą miały lekkie konsystencje, które nie będą pozostawiały na skórze takiej tłustej warstwy i nie będzie tego efektu błyszczenia. Nie mówię tutaj o efekcie rozświetlenia. I dlatego też marka stworzyła właśnie takie oto spraye, które można zastosować na skórę ciała, jak i skórę naszej twarzy, o bardzo lekkiej, przyjemnej konsystencji. Mamy buteleczki z atomizerem, więc możemy bardzo fajnie rozpylić je na naszej skórze. Szybko się wchłaniają i nie pozostawiają właśnie tej tłustej warstwy. Natomiast w tubeczkach
mamy kremy o działaniu przeciwzmarszczkowym, ale one mają już zdecydowanie gęstą konsystencję, taką powiedziałabym bardziej treściwą, są znacznie bardziej nawilżające, wolniej się też wchłaniają i to jest bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które posiadają cerę suchą, przesuszoną, odwodnioną, czy też dla osób ze skórą dojrzałą. Te preparaty, tak jak wspomniałam wcześniej, nie pozostawiają białego filmu na naszej skórze, dają takie delikatne rozświetlenie, które można przykryć makijażem, można przykryć podkładem i absolutnie tego nie widać, natomiast chronią. No i to, co jest również bardzo ważne, to to, że marka stworzyła preparaty, które będą nie tylko bezpieczne dla naszej skóry, ale właśnie dla środowiska i możemy spokojnie jechać na wakacje, kąpać się w morzu, kąpać się w oceanie i nie musimy obawiać się, że będziemy przyczyniać się do tej utraty naszego pięknego środowiska wodnego. Caudalie to produkty z takiej, powiedziałabym, średniej półki, dostępne przede wszystkim w aptekach lub też na stronie marki. Ale mamy też preparaty dla osób, które nie posiadają takiego dużego zasobu portfela i chciałyby zainwestować w ciekawy filtr. I tutaj z propozycją wychodzi do Was moje ukochane Bandi. Seria UV Expert i bardzo interesujący filtr. 50, który działa na wszystkich tak naprawdę tych typach promieniowania. Czyli mamy tutaj ochronę przed promieniowaniem UVA, UVB, WIS oraz IR. Ale to, co jest jeszcze bardziej ciekawe, to to, że w Bandi zastosowała w formule tego kremu m.in. PRE-D3, czyli taki prekursor witaminy D3, dzięki któremu będziemy wpływać na syntezę witaminy D. Bardzo często słyszę gdzieś od różnych osób, a zwłaszcza przeciwników stosowania filtrów chemicznych, bo jak wiecie, to jest taki temat trochę, powiedziałabym, kontrowersyjny, jak na przykład szczepienia, czy też inne zaawansowane technologie w przemyśle farmaceutycznym. Chodzi między innymi o to, że osoby, które są przeciwko stosowaniu filtrów, twierdzą, że stosując je na naszą skórę, blokujemy produkcję witaminy D. Ale kochani, rozwiązań mamy tak naprawdę bardzo dużo, bo oczywiście smarując się filtrem, zwłaszcza 50, blokujemy docieranie tego promieniowania do naszej skóry, ale oczywiście możemy korzystać z różnego rodzaju suplementów i leków, które pomogą nam w utrzymaniu odpowiedniego poziomu witaminy D. Mamy też najnowsze rozwiązanie, takie między innymi jak ten filtr od Bandi. Czyli takie preparaty, które nie dość, że będą chroniły nas przed promieniowaniem UV, WIS czy IR, ale również będą wpływały na syntezę witaminy D w naszej skórze. Więc coś, można by było powiedzieć, bardzo intrygującego i dla wszystkich. Pamiętajcie również o tym, że nasz fototyp skóry jest bardzo, można by było powiedzieć, delikatny. I niestety promieniowanie wpływa na naszą skórę tak, że bardzo szybko pojawia się na niej tak zwany rumień. I to nie do końca jest tak, że to samo opalanie czy korzystanie ze słońca jest dla nas niekorzystne. Tak naprawdę niekorzystne dla naszej skóry, dla naszego organizmu są poparzenia słoneczne. I zastosowanie filtrów chroni nas przed takimi poparzeniami. Warto o tym pamiętać. No ale dobrze, na razie nie będę się na tym skupiać, jeszcze do tego tematu wrócimy. Filtr z Bandi. Co my mamy tutaj takiego ciekawego, oprócz bardzo przystępnej ceny? Już wspomniałam Wam o ochronie, wspomniałam również o tym, że mamy ten prekursor witaminy D3, ale mamy tutaj również inne substancje aktywne, takie jak na przykład olejek arganowy, mamy tutaj depantenol, mamy ektoinę, mamy witaminę E. Mamy takie substancje, które również będą pielęgnowały naszą skórę. Do tego konsystencja, która jest bardzo przyjemna, ładnie pachnie, nie jest tłusta i też nie zostawia takiej białej powłoki. Marka zastosowała tutaj filtry chemiczne, natomiast jest to naprawdę bardzo ciekawy preparat i myślę, że warto się nim zainteresować, jeśli tak jak mówię, nie macie aż takiego budżetu, żeby przeznaczyć na przykład na markę Caudalie.
I kolejny preparat ochronny, który pojawił się w mojej pielęgnacji, to jest marka Mezoesthetic. To jest taka marka bardziej profesjonalna, którą generalnie stosuje się na przykład w gabinetach medycyny estetycznej, dermatologii, czy też w gabinetach kosmetycznych po różnego rodzaju zabiegach. I to jest preparat, który bardzo podobnie, jeśli chodzi o Bandi, ma tutaj ochronę UVA, UVB, HEV oraz IR i mamy zastosowanie filtra 50 SPF, połączenie filtrów chemicznych. Oprócz tego w składzie mamy też masełko kakaowe, mamy tutaj olej słonecznikowy, mamy też witaminę E, mamy kwas hialuronowy, ale to jest taki preparat, który jest w postaci mgiełki. I co jest w nim ciekawe, to to, że możemy stosować go na naszą skórę w ciągu dnia, rozpylać w takiej odległości mniej więcej 10-15 cm, tak zaleca producent, i stosować go też między innymi na makijaż. To jest taka opcja dla osób, które chciałyby dokładać filtr w ciągu dnia, mają ten makijaż na sobie i nie wiedzą, co zrobić, więc tutaj mamy właśnie takie rozwiązanie. Ja co prawda mam buteleczkę 60 ml i powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy jest dostępna też większa wersja, ale wiem, że marka posiada również ten filtr w postaci kremu. Także możecie sobie wybierać, czy chcecie właśnie taką dokładającą się, jak ja to mówię, ochronę, czy chcecie coś, co będzie działało już wcześniej, zanim wyjdziecie na przykład z domu. To jest też mgiełka, która działa przeciwstarzeniowo, właśnie ze względu na te substancje aktywne, ale tutaj nie do końca zgodzę się z tym, co obiecuje nam producent, że jest to preparat nietłusty, bo jeśli zastosujecie go na skórę zbyt blisko, to tę tłustość poczujecie, także musicie to wziąć pod uwagę. No i oczywiście jest to też preparat, który jest najdroższy ze wszystkich. Ja na razie go stosuję i powiem Wam, że jestem bardzo z niego zadowolona. On się u mnie sprawdza w takich warunkach, kiedy na przykład nie mam na sobie makijażu i wtedy chcę ten filtr dodać. No oczywiście mam tam podkreślone brwi czy rzęsy i spryskując twarz nic mi tutaj nie spływa absolutnie, jeśli o to chodzi. Natomiast fajnie się sprawdza i myślę, że będzie to też fajne rozwiązanie dla mnie, jak wyjadę na wakacje i będę chciała sobie w ciągu dnia gdzieś ten filtr dokładać, więc takie rozwiązanie w sprayu naprawdę bardzo ciekawe. Powiem Wam też, że na naszym rynku pojawia się coraz więcej preparatów, które są w postaci mgiełki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą nosić ze sobą takiego typowego filtra w tubce lub też nie mogą go w ciągu dnia dokładać. Ale zwróćcie uwagę, że producenci kosmetyków, jeśli chodzi o preparaty kolorowe, czyli m.in. podkłady lub pudry, również zaczęli stosować wysokie filtry i to jest też fantastyczne rozwiązanie dla nas, bo możemy sobie na przykład taki puder dodawać w ciągu dnia i będzie naszą skórę odpowiednio chronił. W dzisiejszym filmie pokazałam Wam trzy marki, z których aktualnie korzystam i to jest taka moja propozycja dla Was, jeśli chodzi właśnie o ochronę przed promieniowaniem. Czyli mamy tutaj bardzo ciekawe preparaty od marki Caudalie, mamy Bandi, która jest jedną z moich ulubionych marek, ale też bardzo fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o produkcję witaminy D w naszej skórze i mamy też opcje dla osób takich, które wykonują makijaż, potrzebują gdzieś tej ochrony w ciągu dnia. Jeśli należycie do tej grupy osób, która tak jak ja interesuje się ochroną przeciwsłoneczną przed tym promieniowaniem i chcecie dbać o swoją skórę, to naprawdę uwierzcie mi, że dzięki temu, że powstają nowe badania i ciągle coś w tej kwestii się zmienia, te preparaty się unowocześnia, one są coraz lepsze i coraz przyjemniejsze dla nas, jeśli chodzi o zastosowanie. I to jest według mnie ogromny plus. Oczywiście, kochani, ja Was do niczego nie zmuszam i też to jest Wasz wybór, czy będziecie chronić skórę przed promieniowaniem, przed zbyt szybkim starzeniem się skóry i starzeniem, czyli przed tym fotostarzeniem, czy będziecie unikać słońca i chować się gdzieś w domu, albo też tak jak ja,
korzystać z niego, ale w bezpieczny sposób. Bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby właśnie zamknąć się w domu i absolutnie na to słońce się nie wystawiać i panikować, tylko chodzi o to, żeby korzystać z lata w jak najlepszy sposób i robić to bezpiecznie, bezpiecznie dla naszego organizmu, bezpiecznie dla naszej skóry, czy też na przykład bezpiecznie dla naszych włosów, skóry głowy. No mogłabym tutaj Wam wymieniać i wymieniać, także ja jestem osobą, która chroni swoją skórę, staram się to robić w jak najlepszy sposób. Oczywiście podchodzę do tego tematu z rozsądkiem i dziś polecam Wam preparaty, które u mnie w chwili obecnej bardzo dobrze się sprawdzają, nawiązują do tych najnowszych badań i też myślę, że powinny Was w jakiś tam sposób zaintrygować. Na zakończenie dzisiejszego filmu przypomnę Wam tylko o tym, że w opisie do właśnie dzisiejszej publikacji znajdziecie linki nie tylko do badań czy do filmów, w którym wypowiadam się na temat filtrów, ale postaram się również umieścić linki do tych preparatów, o których dzisiaj wspominałam, do postów na blogu, gdzie polecam Wam inne preparaty z wysoką ochroną, również te, które są dopasowane do rodzaju skóry, jak też preparaty, które możemy w ciągu dnia dokładać. Uwierzcie mi, jest tego naprawdę bardzo dużo i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a ten temat jest takim tematem, który chyba będzie przewijał się przez kilka dobrych następnych lat i warto sprawdzać to, co dzieje się na rynku, jakie pojawiają się nowe badania, obserwować to wszystko i wybierać dla siebie takie produkty, które będą najbardziej odpowiednie pod każdym względem, czy też czy aplikacji, czy zapachu, czy konsystencji, czy przede wszystkim ochrony. Tym akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, za to, że byliście po raz kolejny ze mną i oczywiście zapraszam Was do kolejnych publikacji. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!